Chciałbym dzielić się oczywiście Bożym Słowem, drodzy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli psalm 103. Piękny psalm, może niektórzy znają przynajmniej początek na pamięć tego psalmu 103. Jak już na samym początku jest zaznaczone, że to jest psalm napisany przez Dawida, Dawidowy. I Dawid tak mówi w tym psalmie: Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Tydzień temu, drodzy, starałem się zachęcić nas, każdego z nas do tego, abyśmy przyłożyli rękę, serce, aby zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa. Aby dzielić się Ewangelią w tym trudnym czasie, kiedy ludzie dzisiaj potrzebują mieć nadzieję. Ale nie tylko chodzi o tą ziemską nadzieję, ale nadzieję na życie wieczne, abyśmy dzielili się z odwagą Ewangelią Jezusa Chrystusa. Wspomniałem o bracie Reinhardzie Bonk, który w grudniu zeszłego roku odszedł do wieczności, do Pana. Ja podałem, że on podczas jego kampanii ewangelizacyjnych chyba 12 milionów, ale jak mówią ci, którzy śledzili te kampanie i wiedzą, podają chyba liczbę 72 milionów decyzji oddania życia Chrystusowi podczas ewangelizacji. Nazywano go kombajnem, który zbiera żniwo do Królestwa Bożego. Trzymajmy, miejmy taką pasję, drodzy, i prośmy Pana, aby mieć taką pasję. Pasję dla Boga i pasję do tego, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Wszyscy doskonale wiemy, że czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa się zbliża. Niektórzy z tego się śmieją, niektórzy to ignorują. I ja myślę tak, na twarde serce, jakąś bezmyślność, nie ma żadnej rady. Jeśli ludzie nie chcą słuchać, nie będą słuchać. Ale ci, którzy chcą zwrócić uwagę, myślę, będą się zastanawiać i patrzeć, co też takiego dziwnego się dzieje. Kiedy czytam psalm 103, błogosław moja duszo Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Zwróćcie uwagę na głębię tego wyznania. Dawid mówi do swojej duszy, do samego siebie i często my sami musimy jakby siebie obudzić, otrząsnąć i powiedzieć sobie tak, dość biadolenia, dość narzekania, dość mówienia o porażkach, dość mówienia o tym, że będzie źle i źle i źle, ale powinniśmy od tego wszystkiego odwrócić nasz wzrok, nie omijając, czy też nie dostrzegając rzeczywistości wokół nas, ale podnieść naszą głowę, nasz wzrok do góry, aby błogosławić imię Pana. Amen. Aby wywyższać Jego święte imię. I Dawid tutaj się w ten sposób modli. I on mówi, nie wszystko, co we mnie, każda cząstka mojej duszy, czyli moich pragnień, moich myśli, moich emocji, nie wszystko wielbi imię Pana. Tak on tutaj mówi. Wszystko, co jest we mnie, Jego świętemu imieniu.
Czyli ten wiersz, ten początek tego psalmu mi mówi, jak wielką miłość Dawid miał wobec Boga, któremu służył, w którego wierzył, do którego należał. Że to nie było na takiej zasadzie, że on traktował Boga jako kogoś, którego od czasu do czasu, na którego od czasu do czasu zwraca swoją uwagę. On mówi: wszystko, co jest we mnie, wszystkie moje tęsknoty, moje pragnienia, moje dążności, niech to będzie, co uwielbia mojego Pana, mojego Boga, moja dusza i moje ciało. I pamiętacie, Dawid wielokrotnie uwielbiał Boga i duszą, i ciałem to wyrażał. On pląsał, kiedy sprowadzano skrzynię przymierza, on głośno wielbił Boga, jego usta, jego nie tylko serce, myśli, ale jego usta były zaangażowane, on klaskał w dłoni, on wywyższał imię Pana. Bo mówi: błogosław moja duszo Pana. Tak się zastanawiam, jeżeli wyrażasz, bo słowo w języku greckim to jest hebrajski, ale w języku greckim też jest używane bardzo często, abyśmy błogosławili Pana, albo Pan jest błogosławiony, to jest to eulogeo. Eulogein oznacza mówić dobrze, wypowiadać się dobrze. A więc jeżeli Biblia nam mówi, że mamy błogosławić Pana, to zachęca nas do tego, abyśmy to wyrażali naszymi ustami, abyśmy ogłaszali to naszymi ustami, kim dla nas jest Bóg. Nie wyobrażam sobie, że można błogosławić Pana milcząc. Powinniśmy to wyrażać, czy kiedy modlimy się społecznie, czy kiedy modlimy się indywidualnie. I Dawid mówi na samym początku: ja chcę i będę błogosławił mojego Boga. I chcę, żeby wszystko, cała moja dusza, moje ciało, ja cały jestem zaangażowany, mój duch, aby błogosławić Pana. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, pamiętacie, kiedy ona mówi: gdzie mamy Ciebie chwalić? Czy na tej górze w Jerozolimie, czy tam w Samarii, na tej górze mamy Ciebie wielbić, gdzie Samarytanie? On mówi: Jezus, nie, nie, nie. Przychodzi czas, że moi chwalcy będą mnie wielbić w duchu i w prawdzie. To ci, których duch będzie ożywiony, wróci do społeczności z żywym Bogiem i będą mnie wielbić w swoim ożywionym duchu. Bo tylko taka chwała, takie uwielbienie sprawi Ojcu i mnie przyjemność. W duchu i w prawdzie Bożego Słowa będą mnie wielbić. A więc, drodzy, nie powstrzymujmy, albo też mów do swojej duszy, kiedy jesteś w komorze, kiedy jesteś w swoim mieszkaniu i modlisz się, otwieraj usta i mów sam do siebie, do swojej: duszo moja, uwielbiaj Pana. I ogłaszajmy i mówmy: Panie, błogosławię Twoje wielkie imię. Ale kiedy tutaj się zgromadzamy, napełniajmy to miejsce chwałą dla Boga. Błogosławmy Jego imię. Mówmy dobrze, kim Bóg dla nas jest. Bo to jest to słowo błogosławić, eulogeo, błogosławić, mówić dobrze, mówić dobre rzeczy. Dawid właśnie to praktykuje. Dawid do tego zachęca siebie i zachęca nas, abyśmy to czynili. Błogosław, duszo moja, Pana. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Moi drodzy, kiedy tutaj Dawid o tym mówi: błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Zwraca uwagę na imię Pana. Jeżeli ma wspominać te wszystkie dobre rzeczy, te dobrodziejstwa, on to łączy z Panem, z imieniem Pana. I dla Semitów było tożsame imię z osobą. Ktoś kiedyś mnie zapytał: to jak mam wielbić imię Pana, a co z samym Panem? Kiedy wielbisz imię Pana, to znaczy, że wielbisz Jego samego. Kiedy wyznajesz chwałę dla żywego Boga, dla Jego imienia, to znaczy, że dla Niego samego. Dlatego też nie wolno nam wyznawać, mówić, modlić się do jakichś innych imion, bo kiedy wyznajesz czy inne imię, to wzywasz tą daną osobę. A on mówi: będę błogosławił Pana i będę błogosławił imieniu Jego świętemu, a to znaczy, że on jakby to powtarza: ja będę błogosławił Pana, Jego święte imię. Moi drodzy, i tak się zastanawiam,
bo pamiętacie, kiedy Jezus uczy modlitwy pańskiej i mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i mówi, święć się Twoje imię. A więc w modlitwie pańskiej, podobnie jak Dawid to praktykował, chociaż nie znał modlitwy pańskiej, ale ten sam Duch Święty był nad nim, tak jak jest nad nami, uczył go, w jaki sposób ma chwalić Pana. I Dawid miał wielkie, wspaniałe doświadczenie i zrozumienie, czy jest imię Pana. Błogosławić Pana to błogosławić Jego imię. Błogosławić Jego imię to błogosławić samego Pana. Jak powiedziałem, imię Pana oznacza Jego charakter, Jego osobę. W liście do Rzymian Paweł napisał, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany, będzie zbawiony, będzie ocalony, będzie uzdrowiony, bo to słowo zbawiony, sozo, ono dosłownie oznacza całą gamę błogosławieństw, zbawienia, przebaczenia grzechów, uzdrowienia naszego ciała. Ale każdy, kto by wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Tak więc, gdy wyznajemy imię Pana, gdy wzywamy imienia Pana z całego serca, z całej duszy, bo nie chodzi o takie, wiecie, wyznawanie, mówienie do Pana, którym tak naprawdę się nie interesuje człowiek z głębi serca i z głębi duszy. Wielu ludzi mówi do Boga i do Jezusa, Panie, Panie, wielu ludzi, ale nigdy nie zadają sobie trudu, żeby się do Pana z całej duszy i serca zbliżyć. Dlatego Jezus powiedział, nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie. Nie każdy, który wzywa mojego imienia, tak naprawdę go wzywa. Bo jeżeli każdy, kto wzywa imię Pana i jeżeli Pan ma odpowiedzieć, to musi to być człowiek, którego serce jest otwarte na Pana. Otwarte na Boga i u Niego szukasz ratunku, u Niego szukasz pomocy, u Niego szukasz błogosławieństwa. To o takie wzywanie imienia Pana chodzi. To w ten sposób, kiedy uwielbiamy i błogosławimy imię Pana, Jemu jest to miłe i On jest przez to uwielbiony. Tym imieniem Pańskim w Nowym Przymierzu jest objawione imię Jezus. Kiedy Paweł pisze właśnie, każdy, kto by wzywał imię Pana, on tam dalej pisze, jak będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli. A jak uwierzą, jeżeli nie będzie tego, który zwiastuje. I tam jest wyraźnie mowa o Jezusie Chrystusie, tym imieniem Pana, którym Bóg daje nam wszelkie dobrodziejstwa, tak jak Dawid tutaj mówi, błogosław Panu, nie zapominaj Jego dobrodziejstw, które On mi da. Pomyśl przez chwilę, pomyślmy przez chwilę, ile dobrodziejstw Bóg już Tobie i mnie dał. Czasami jakby traktujemy to jako coś naturalnego i normalnego, ale za każdym razem powinniśmy sobie uświadamiać, że to jest wyraz Jego łaski, Jego miłości wobec nas i błogosławieństwa. Imię Pana jest ponad wszelkie imiona w tym świecie ziemskim, ale też duchowym. Imię Boże jest ponad wszelkie imiona. To dlatego w Starym Przymierzu, wśród 10 przykazań, Bóg powiedział, nie będziesz brał na daremno imienia Pana, bo ono jest święte, bo ono jest oddzielone do tego, aby go czcić, a nie traktować go sobie jako przerywnik w swojej zwyczajnej rozmowie między sobą. I ludzie kiedyś z tego zdadzą sprawę. I jeszcze co najgorsze, co możemy obserwować, drodzy, to to, że zamiast czcić imię Pana, to Słowo Boże mówi, że lżą imię Pana. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, kiedy wypowiadają imię Pana, imię Jezusa pośród przekleństw, które co słowo wypowiadają. Ludzie jakby nie mają tej świadomości, że przestępują jedno z najważniejszych Bożych przykazań. I kiedy wymawiane jest imię Pana, powinno być ono wymawiane z całą czcią i szacunkiem. Błogosław moja duszo Pana. I chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, imię Pana jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być tylko mianowane w tym świecie i w przyszłym świecie. I to imię, które zostało nam objawione w Nowym Przymierzu, imię Jezus,
jest ponad wszelkie imiona. Salomon napisał tak w Przypowieściach 18:10. Imię Pana jest mocną wieżą i chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Izraelici doskonale wiedzieli i Dawid doskonale wiedział, co to znaczy znać Pana, co to znaczy znać imię Pana, bo on w tym imieniu, przez to imię i w tej osobie żył, działał, służył i walczył. Pamiętacie, kiedy stanął przed Izraelem, przed Goliatem? Cała armia izraelska trzęsła się ze strachu. Nawet Saul, który o głowę przewyższał wszystkich wojowników izraelskich, bał się. I znalazł się taki chłopiec, który przyniósł żywność dla swoich braci, którzy byli w tej armii. Ale ci bracia, jak reszta, tak samo się bali. Chłopiec, 12 lat, już był namaszczony przez Samuela. Ale ciągle pas owce swojego ojca. Ojciec go posyła tam. I słyszy, jak ten Goliat, różno podaje się tutaj jego wysokość od 2,5 do 3,5 metra wysokości. Ja mówię, gdyby stanął u mnie w mieszkaniu, jego głowa wystawałaby mi na pierwszym piętrze. Przebyłby sufit. Bo 2,5 generalnie mamy wysokość w naszych mieszkaniach. No to jak miał 3,5 metra, to jeszcze metr był na drugim piętro wyżej. Potężny człowiek bluźnił imieniu Bożemu, ale Dawid znał Pana i Jego imię i wiedział, kim Bóg jest. Znając Pana, znasz Jego imię, znając Jego imię, wiesz, kim Bóg jest. Kim jest dla ciebie i dla mnie. Jeśli Jego imię, czyli On jest dla ciebie i dla mnie wieżą obronną, to wiedz, że tak jest. Amen. Mamy wieżę, mamy imię, w którym możemy się schronić i będziemy bezpieczni. Nie musimy się bać niczego. Tamci wszyscy się bali. Dlaczego? Bo nie mieli wiary. Bo nie mieli poznania imienia Pana. I nie mieli poznania Pana, który objawił się w swoich imionach w Starym Przymierzu. Ale Dawid znał Boga. I znał imię Pana. Mówi, kim On jest? Że będzie bluźnił szeregom Boga Izraelskiego. Kim jest ten nieobrzezaniec? Dawidzie, czy ty nie widzisz? To jest chłopisko. Ma 3,5 metra. Oszczep to jak wół, jak taki tkacki... taki drąg, tak. Wał tkacki, dosłownie. Tarcza jego, no to wiecie, jego zbroja chyba ważyła z 40 kilo. Pancerz. No, ty chcesz się z takim mierzyć? I z kijem na niego wyszedł. I z kamykami, i z procą. Ale nie wyszedł z tym. On mówi, ty idziesz do mnie z oszczepem i mieczem, a ja do ciebie idę w imieniu Boga zastępów izraelskich. W imieniu Boga zastępów izraelskich. Czy wiesz, drogi bracie, droga siostro, że kiedy należysz do Pana, masz największego obrońcę, masz tego, który jest stwórcą wszystkiego i panuje nad wszystkim i nie musisz się bać. Amen. I nie musimy się lękać, bo tak naprawdę razem z Nim, ty i ja, mamy zwycięstwo. Mamy błogosławieństwo. Ja będę błogosławił Pana i nie zapomnę wszystkich Jego dobrodziejstw. A Psalm 91 mówi, choćby padło u boku Twego 1000, a z drugiej strony 10 000, to Pan jest z Tobą. Jak wielkie, jak potężne imię jest dane Bożemu ludowi, nam, imię Pana. I Dawid poszedł w imieniu Pana, wziął sobie 5 kamyków, jeden wypuścił i Reinhard Bonnke mówił tak, możesz rzucić, nawet za bardzo nie celując, ale jeżeli to czynisz w imieniu Pana, to Bóg da temu uczyni z tego taki samosterujący pocisk. I on trafi we właściwe miejsce. I Goliat padł. Dlaczego? Bo Dawid znał Pana. Bo Dawid znał Pana. On wiedział, co może uczynić w imieniu Pana i że Bóg stanie po jego stronie. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy pas owce swojego ojca,
kiedy, wiecie, był gdzieś tam zupełnie na uboczu wydarzeń. Ja bardzo lubię myśleć o Dawidzie, który był w swoim rodzinnym domu, pośród swojego rodzeństwa i braci. On tak miłował Pana. Jemu tak zależało na Bogu, że czegokolwiek dotknął w swoim domu, jakiegokolwiek zajęcie jemu powierzono, on to robił całym sercem, tak jak dla Pana. Nawet nie jak dla rodziców, jak dla Pana. Oczywiście, że to sprawiało radość rodzicom, ale to sprawiało też radość Panu, bo kiedy honorujesz Pana, kiedy On jest najważniejszy, to będziesz honorował swoich rodziców. Będziesz ich czcił, szanował, właściwie traktował, dlatego że honorujesz i tak traktujesz samego Pana. Przestrzegasz Jego słowa. Nie zapominaj Jego dobrodziejstw. Oto będę błogosławił Pana, Jego święte imię. Bo mój Pan, Jego imię jest moją mocą i moją siłą. I on mówi tak, kiedy pasłem owce, kiedy przychodził lew, kiedy przychodził niedźwiedź, aby porywać owce. Wiecie, co on mówi? Ja wyszedłem, że on wychodził do i atakował tego lwa i tego niedźwiedzia w imię Pana. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, ten mnie wyrwie z ręki Goliata. Tak mówił Dawid. Czyli on już doświadczał mocy imienia Pana tam, przy tych swoich obowiązkach domowych, które wypełniał. To jest cudowne, gdziekolwiek jesteśmy. Oto Pan będzie się przyznawał do nas, kiedy my powołujemy się na Jego imię, w naszej pracy zawodowej, gdziekolwiek, jeżeli całą duszą przylgniemy do Niego i powołujesz się na Jego imię i w Nim pokładasz nadzieję, On przeprowadzi nas przez najtrudniejsze momenty w każdej naszej sytuacji, w domowej pracy, zawodowej pracy, gdziekolwiek. Bo nie polegamy na sobie, ale polegamy na Jego świętym, wielkim imieniu. Oto Dawid, dlatego że znał Pana, znał Jego imię, doświadczał. Wiecie, to jest mało mówić, że Bóg jest wielki. To jest mało mówić, że Bóg coś może zrobić. Fajnie. Ale dla mnie to nie wystarcza. Bo jeżeli ja wyznaję, że On może to zrobić, ja chcę doświadczać Jego mocy w moim osobistym życiu. Bo jeżeli tylko byśmy mówili o Bogu, jak wielkie rzeczy On czyni, czy może uczynić, a nie czynił w naszym życiu, to jest za mało. Bóg nie po to objawił siebie i nie po to objawił swoje imię, abyśmy tylko o tym mówili. On chce, żebyśmy doświadczali Jego Boga pełnego mocy i łaski w naszym osobistym życiu. Amen. Po to się objawia. W Starym Przymierzu, kiedy mówił, wyprowadził Izraela z Egiptu, mówi: ja jestem waszym lekarzem. Żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę was. Jeżeli tylko będziecie wiernie wypełniać moje słowo. A kiedy Izraelici byli atakowani przez Amalekitów i toczyli ogromną walkę na śmierć i życie, Pan objawił im swoje imię, ten, który jest naszym sztandarem. Walczymy pod sztandarem Jego imienia. I On, Jego imię, daje nam zwycięstwo. Tak więc, doświadczając Jego imienia, doświadczając Boga, doświadczamy Jego realności, Jego działania w naszym osobistym życiu. Kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni, pamiętacie, tam przy bramie pięknej sadzano człowieka chromego od urodzenia. I ta historia zakończyła się cudownym uzdrowieniem. Spójrz na nas, mówi Piotr, srebra i złota nie mamy. Ale to, co mamy, to ci dajemy w imieniu Jezusa Nazareńskiego. Wstań i chodź. I Biblia mówi, że natychmiast ten człowiek stanął na swoich nogach, zaczął podskakiwać, zaczął pląsać i z radością wbiegł do świątyni, całkowicie uzdrowiony. A Piotr później tak przed Radą Najwyższą powiedział: i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni.
A wcześniej powiedział, to właśnie przez imię Jezusa ten człowiek został uzdrowiony. Dlaczego ja o tym dzisiaj mówię? Po pierwsze dlatego, że to słowo mnie poruszyło. A po drugie, żebyśmy mieli to pragnienie, tą zachętę do tego, aby wzywać imię Pana w naszych sytuacjach, jakiekolwiek jesteśmy, najtrudniejszych. A kiedy doświadczasz łaski Pana, i może nie za tydzień, ale może za dwa tygodnie, albo może w czwartek, zachęcam was do tego, kiedy wzywałeś Pana i Pan odpowiedział i wybawił ciebie, to przyjdź i powiedz tutaj świadectwo, oddając w ten sposób chwałę Panu. Tak? Bo chcemy mówić o tym, co Pan czyni w życiu każdego z nas. Bo wiemy, że to nie jest tylko wołanie i wzywanie i nic się nie dzieje, ale że Pan działa przez swoje imię i w swoim imieniu. Drodzy, kiedy myślę o tym imieniu Jezus, to Słowo Boże nam mówi, że w tym imieniu możemy kłaść ręce na chorych i będą uzdrowieni. Że w tym imieniu Bóg darował nam zwycięstwo nad siłami demonicznymi. Że w moim imieniu demony wyganiać będą. Oto dane nam jest imię Pana, imię Jezusa, aby przez Jego imię człowiek, który Go wzywa, dostąpił zbawienia, przebaczenia grzechów. Ale każdy, który Go wzywa szczerze, gdziekolwiek jest. Wiecie, różne historie się dzieją, kiedy zwiastowana jest Ewangelia. Mówię, tak mam na myśli dobre rzeczy. Kiedy w swojej biografii Billy Graham opisuje wiele, mnóstwo nabożeństw ewangelizacyjnych. Mówi, na jedno z nabożeństw przyszedł człowiek po to, żeby okradać tych, którzy tam są. I ledwo się nabożeństwo rozpoczęło, ludzie byli bardzo tłumnie obecni. Jeden jest, że tak powiem, blisko drugiego. Co dla takiego kieszonkowca sprawiało trudność żadną. Od razu zwinął jeden z portfeli sąsiadowi. Ale później słuchał słowa. Pokutujcie. Pojednajcie się z Bogiem. Odwróćcie się od grzechu. I Duch Boży zaczął pracować w jego sercu. I on podnosi rękę, on chce oddać życie Bogu. Ale ma świadomość, że przed chwilą okradł tego, który stoi obok. Ale Ewangelia ma moc. I on wziął i ten portfel oddał natychmiast. I wtedy oddał swoje życie Bogu i pojednał się z Bogiem. Zaczął wzywać imienia Pana, aby być zbawiony. Pamiętam w Ustroniu, słuchałem takiego świadectwa, po jednych dniach upamiętania dla ludzi uzależnionych od alkoholu. Jeden z tych byłych alkoholików wstał i mówi tak, kiedy tu przyjechałem, miałem jeden cel. Wiedziałem, że Biblie leżą porozkładane na ławkach. Chciałem ukraść, zacząłem brać, a później dobrze je sprzedać i mieć z tego na alkohol. To był jego cel, dla którego przyjechał na te nabożeństwa ewangelizacyjne dla uzależnionych. Ale w trakcie tych nabożeństw Duch Boży zaczął do niego mówić. I to wszystko zostawił i swoje życie oddał Chrystusowi. Każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, ale szczerze, z głębi serca, będzie mu przebaczony, będzie uratowany. Drodzy, nie ma innej drogi do przebaczenia, do zbawienia, jak przez to imię, przez Jezusa Chrystusa. Każdy, kto będzie wzywał to imię. W tym imieniu darowane jest nam przebaczenie grzechów, w tym imieniu dane nam jest uzdrowienie, w tym imieniu darowane nam jest wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Czy dlatego nie będę błogosławił Pana? Kiedy On, Bóg Wszechmogący, postanowił mnie błogosławić tym cudownym imieniu Jezus? Ludzie szukają różnych dróg do Ojca, do Boga Ojca. Mówią przez tego, przez tamtego, ale drodzy, chcę powiedzieć wyraźnie i musimy dawać świadectwo wyraźnie. Do Ojca, do Boga Ojca nie może się nikt zbliżyć w sposób taki, aby odbierać błogosławieństwo, jak tylko przez imię Jezusa Chrystusa. Jak tylko przez osobę Jezusa Chrystusa.
Paweł pisze w liście do Tymoteusza, nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, tylko człowiek Jezus Chrystus. I tam jest użyte to słowo pośrednik, mesitos, ten, który stoi pośrodku. Z jednej strony jest Bóg, z drugiej strony jest człowiek. I żeby dotrzeć do Boga, musisz przyjść przez Jezusa, do Jezusa i przez Jezusa do Ojca. Nie ma innej drogi. Sam Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale wierszu 6 wyraźnie powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, przez Jego imię. Dlatego kiedy przychodzisz do Jezusa i wzywasz Jego imienia i prosisz o przebaczenie grzechów, to Bóg jest w stanie, jest gotów przebaczyć nam nasze grzechy w żaden inny sposób. Apostoł Jan w pierwszym liście Jana 2,12 mówi, odpuszczone są wam grzechy dla Jego imienia. To jest to wielkie zbawienie. Człowiek może dostąpić odpuszczenia grzechów, ale przez imię Jezusa, czyli przez osobę Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian w 5 rozdziale od 8 do 10 Paweł wyraźnie pisze, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. On stoi pośrodku, przez Jego imię. Drodzy, ten sam apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale wierszu mówi, jeśli by kto zgrzeszył, mówi, dziateczki, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, który jest sprawiedliwy, który nas wykupił swoją krwią, dalej wykupił nas przez swoją śmierć z naszych grzechów. Jezusa Chrystusa. Mamy. A więc żadne inne imię, żadna inna osoba, tylko Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, ten, który umarł na krzyżu, to Jego imię jest dane człowiekowi, abyśmy Go wzywali i przez Niego dostąpili odpuszczenia grzechów i zbawienia. Znaleźli łaskę u Ojca i byli przyjęci w domu Ojca i znaleźli się w tej rodzinie Bożej. I tam jest użyte znowu piękne słowo. Jak to jest użyte mesitos, ten, który jest pośrodku, tam jest użyte orędownik, obrońca, wstawiający się za nami, parakletos, tak jak Duch Święty się wstawia. Tam jest odniesione to słowo do osoby Jezusa Chrystusa. On jest tym, który się wstawia za nami. On jest obrońcą, siedzi po prawicy Ojca i na tronie i wstawia się za nami. A więc jak mogę wzywać, kierować moją uwagę na kogoś innego czy na inne imię? Nie dane jest ludziom żadne inne imię pod niebem, powiedział Piotr. Jak tylko imię Jezusa Chrystusa. To w Jego imieniu ten człowiek chodzi zdrowy. To w Jego imieniu Bóg przebacza nam grzechy. To w Jego imieniu i na Jego imię diabeł musi uciec i demony muszą uciec. To w Jego imieniu i w Jego osobie ty i ja zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Kiedy wzywam imię Jezus, kiedy błogosławię Boga Ojca w imieniu Jezusa, to jest dokładnie to, czego Bóg od nas oczekuje. Bo to imię Ojciec wywyższył ponad wszelkie imiona, żadne inne. Abyśmy w tym imieniu i przez to imię do Niego przychodzili, u Niego znaleźli przebaczenie, obmycie, oczyszczenie i wszelkie błogosławieństwo niebios. On jest tym, który odpuszcza. Ze względu na Jego imię, jak słyszeliśmy, odpuszczone są nam grzechy nasze. Drodzy, w Księdze Hioba 9,33 jest napisane kapitalne słowo. Wiecie, nie widziałem tego słowa. Czytałem, studiowałem Księgę Hioba i jakieś, nie wiem, 2-3 lata temu ktoś na to zwrócił uwagę i oczy otworzyłem. Niesamowite słowo mówiące o pośrednictwie, jak jest między Bogiem i człowiekiem. W 9 rozdziale, w wierszu 33
Popatrzcie do tego fragmentu, jeżeli macie Biblię. Nie ma między nami rozjemcy, mówi Hiob, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. On mówi, nie znajduję w moim bólu, w mojej chorobie, w moim cierpieniu, w tej mojej rozmowie z Bogiem, w tej moim takim, jak to nazwać, bo mówi Bogu, przecież jak mogłeś, starałem się żyć najlepiej jak mogę, nie mogę obwinić siebie o żaden grzech, a spotkała mnie taka tragedia. Wszyscy doskonale wiemy, z czym Hiob się zmaga. Mówi, kto może stanąć, kiedy rozmawiam z Bogiem, kto może stanąć pomiędzy nami, być rozjemcą i stanąć i położyć rękę na człowieka, aby przeżył, i położyć rękę na Boga. Kto jest w stanie być rozjemcą między Bogiem i człowiekiem? My teraz wiemy, kto jest rozjemcą. Kto może położyć rękę na Boga i kto może położyć rękę na człowieka? Na człowieka w taki sposób, żeby człowiek nie umarł. Powiecie, gdyby Bóg przyszedł do nas w całej okazałości i chwale, nie bylibyśmy żywi. Jan, kiedy miał objawienie uwielbionego Jezusa, padł jak martwy. Ezechiel, kiedy zobaczył chwałę Bożą, padł jak martwy. Ale jest człowiek od Boga, który może położyć rękę i stanąć po stronie człowieka. Ale jest ktoś, który zarazem jest Bogiem i może położyć rękę na Boga. Bóg na Boga, bo tylko tak to może być. Któż by się ośmielił próbować coś takiego zrobić? Oto czy znajdzie się rozjemca? Ale od 2000 lat, kochani, możemy powiedzieć, Bóg dał nam rozjemcę, przez którego dokonał pojednania, tego, który mógł położyć na ciebie rękę i powiedzieć, przebaczono, jesteś usprawiedliwiony, i położyć na Boga, powiedzieć, Ojcze, przebacz im. Należą do mnie. Jak cudowne, darowane jest nam imię. Czy znasz to imię, mówi jedna z pieśni, w którym jest zbawienie, przez które jest przebaczenie grzechów, przez które jest pojednanie nas z Bogiem. Czy znasz to imię? Jezus powiedział tak, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w moim imieniu, ja wam to dam. Inaczej mówi, wzywajcie mojego imienia w każdej sytuacji. Do tej pory tego nie robiliście, ale teraz wzywajcie mojego imienia. To znaczy, że od 2000 lat każdy człowiek, który będzie wzywał Jego imienia, On obiecuje, że nas wysłucha. To jest ciekawe. Ja się dziwię, że ludzie czytając Ewangelii tego nie widzą. Tego, że człowiek może przyjść do Ojca tylko przez Jezusa. To jest jedno, to jest tak wyraźne. I z drugiej strony nie widzą tego, że sam Ojciec, pamiętacie, jak w 6 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi tak, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli to Ojciec nie pociągnie. Z jednej strony Słowo Boże mówi, nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Jezusa. A z drugiej strony Jezus mówi, daje świadectwo Ojcu, mój Ojciec jest tym, który kieruje waszą uwagę, naszą ludzi, na mnie, i każdy, który do mnie przychodzi, jest jakby inspirowany, prowadzony przez samego Ojca. I to samo czyni Duch Święty. Kiedy On przyjdzie, tak mówi Jezus, On wyda o mnie świadectwo i On mnie uwielbi. To jest tak proste, tak jasne. Ewangelia jest prosta i jasna. Poselstwo jest proste i jasne. Jeśli chcesz doświadczyć Bożej mocy, Bożego przebaczenia, przemiany swojego życia, dokonuje się to przez i w Chrystusie Jezusie. O tym świadczy Ojciec, o tym świadczy Duch Święty, o tym świadczy sam Jezus, Jego święte Słowo. On ratuje. On leczy wszystkie moje choroby. On ratuje od zguby życie Twoje. Wieńczy Cię łaską i litością. Nasyca dobrem życie Twoje.
tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoją. Tak sobie pomyślałem, Boże, nie chciałbym dzisiaj tylko mówić o Twoim imieniu, ale chciałbym widzieć, że jako Boże dzieci, Boży lud przychodzimy do Ciebie, wzywamy Twojego imienia dzisiaj, teraz, w różnych konkretnych sytuacjach, jakie przeżywamy. I kończąc to zwiastowanie dzisiaj, drodzy, przecież nie po to świadczymy, nie po to mówimy i zwiastujemy, aby to było tylko wiadomością dla naszych umysłów. Wiedza to jest jedno, a mądrość polega na tym, że tą wiedzę wprowadzam w życie. Na tym polega mądrość. Jeśli dostaję jakieś narzędzie i wiem, do czego ono służy, to mądrość polega na tym, że umie go zastosować. Oto Bóg dał Tobie imię Zbawiciela, lekarza, pasterza, obrońcę. I chcielibyśmy wzywać Jego imienia. Czy są jakieś, czy są sytuacje, jakieś potrzeby w Twoim życiu dzisiaj, w moim życiu? Czy możemy wzywać Jego imienia i chcemy wzywać Jego imienia w naszej konkretnej sytuacji? Chcemy Go o coś konkretnie prosić. On dał obietnicę w moim imieniu. Módlcie się i proście i Ojciec wysłucha was. Ale też na koniec chciałbym, kiedy przyniesiemy różne nasze potrzeby, chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę chcieli błogosławić imię Pana. Oczywiście zachęcam was, drodzy, do tego. Otwierajmy serca, usta, aby błogosławić imię Pana. Ale czy są jakieś rzeczy, czy może dotyczy to Twojego uzdrowienia? Ja muszę się modlić, bo ciągle mam problemy z, nie wiem co to jest, korzonki, nie korzonki, ale zbyt długie na korzonki. To powoduje niefajne rzeczy, jeśli chodzi o moją możliwość poruszania się. Potrzebuję Jego dotknięcia, uzdrowienia. Ale Ty może też potrzebujesz Jego dotknięcia, uzdrowienia. A może chcesz się modlić o kogoś, komu świadczysz i chcesz przynieść go przed oblicze Boże. O cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu. A może jest ktoś, kto nas będzie słuchał, jesteś w swoim domu, to zachęcam Cię, wezwij imienia Jezus, przyjdź do Jezusa. Zaproś Go do swojego życia. Wyznaj swój grzech, swoją niemoc, swoją słabość. Oddaj Mu całego siebie. I powiedz, żeby On był Twoim Panem i Zbawicielem. A zobaczysz, że On przyjdzie, że On Ci przebaczy i że On zmieni Twoje wnętrze. On to uczynił w moim życiu i w życiu nas tutaj zgromadzonych. Ale czyń to z całego serca szczerze, z głębi serca.